Sponsorem filmu jest firma Dr. Lecter. Dr. Lecter. Jedz z głową. Dzień was bardzo serdecznie, z tej strony Daxibon i dzisiaj kontynuujemy sobie nasz poradnik w Undercards. Oczywiście zanim to się stanie, przeprowadzimy opening połączony z, uwaga, podwójnym craftingiem DT. Pierwsze konto fragmentów jest 5, żeby stworzyć kartę DT potrzebne są 4. Na drugim koncie 4 na 4. Jak jakieś auto. No dobra, otwieramy paczki. Tutaj mamy ich 37. Pierwsza paczka. Może być. Recepcjonista drugi. I już pierwsza legenda. Gerson. Miło. Może będzie trzepnięcie wyżej, może będzie coś wyżej. I będzie otwarcie nie dwóch, a trzech detek. Icy. Bardzo miło. Tornado śmieciowe. Mamy Podarkusa. Jeszcze raz. Mało. Dość. Większy pies. Wielka morda. Pomnik Papyrusa. Jeszcze raz tornado. Trochę tego jest w sumie. Błyszczący Johnson. Mamy inflację. Edytor pierwszy. Błyszczące oko. Mamy złoty strzał. Bardzo fajnie. Tam też metaton. Jest redacted, przeredagowany. Pomnik Temi. Penetracja. Recepcjonista trzeci, sekret arka. Tutaj otworzymy sobie ostatnia paczka i nic. Trochę szkoda, no ale z drugiej strony jakie są szanse. Szybko przepinamy się na drugie konto. Gdzie na nas już czeka 77 paczek. Może liczba będzie bardzo przyjemna. Może, nie wiem, dowiemy się za chwilkę. Tutaj nic ciekawego. Nie jak u Janka. Też raczej u Kacpra. Może być, no ale trochę słabo mimo wszystko. Żadnego nowego zaklęcia, żadnego bonusu. Trochę irytujące. Cebula. Zagubiony dzieciak. Dwa razy echo ryba. Jest napstab look. Całkiem spoko, ale niedokładnie to, czego oczekuję. Kwiatuś. Jeszcze sobie tutaj zobaczymy, bo tutaj pod krutite. Nie można być w paczkach. Co tam ciekawego dał? A, efekt zmiany, ale... Czy on zgliczował metodę? Czy on to zgliczował?
że tutaj jest napis Flowey, kwiatuś, a na skinie Fuku Fire. No, trzeba przyznać, całkiem nieźle się to stało. Wracamy do paczek. No, ale nic. Błyszczący Gibit Gastera trzeci. Ale gastro nie robię od pewnego czasu. Dla mnie to jest po prostu trochę strata czasu i miejsca, chociaż w zasadzie zaraz pokażę wam deck tani i trochę niezbyt trochę nie bardzo honorowy, ale za jego pomocą po prostu to, co się stało w zeszłym sezonie, przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę. Tutaj jest Metaton. Błyszcząca inflacja. Po bardzo dużej wartości. Jest legenda. Gerson. Coś jakiś teraz hype na Gersona jest. Strasznie dużo tego. Dużo tego Gersona jest. Czwarty drop legendy z rzędu. Nie wnikam. O, mamy Furię! To jest nowy... Nowe zaklęcie dostępne w tym... Oto... patchu. Weszło. I prawdopodobnie to demo się nastało. Jest Asgore i... Pięknie, wysoko, ale znakomicie! Niewiarygodnie! Undyne! I znowu się pojawia ta sytuacja. Tam była błyszcząca przerwa, ale znowu się pojawia ta sytuacja. Dwie legendy w dwóch kolejnych paczkach. O, Plundersnail gotowy, żeby pizgać po 9 latach bez pizgania, a to wszystko dzięki agro. I to prawdopodobnie temu agro, które miało być znerfione, a ostatecznie nie zostało znerfione za bardzo. Także to agro to nadal jest meta. Syfonowanie? Jak to jest? Syfoning. Syfonowanie? Roztwarzanie? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Trzeba przyznać, fajnie wygląda ten układ. Wyciszamy i leczymy HP. Na przykład mamy tutaj tak, może dobra moc to jest zły przykład, ale Undyne, widzieliśmy wcześniej, 8-8. Jak ma 2 HP jest pod KR-em, to użycie tego zaklęcia wycisza ją i leczy ją do 4. Leczy ją do 4 HP. Tak najprościej przedstawić. Robot 98. Asgore, Toriel, Gerson. O, replika lodowa. Tutaj oczywiście klauzula musiała się pojawić. Dodaj kopię sparaliżowanego potwora do twojej talii. Jeżeli użyte na swoim podporze, dodaj go na szczyt twojej talii. Klauzula. Nie może to być karta DT. Nie ma paczek.
A to oznacza, że przepinamy się jeszcze raz. I będziemy mieli gwóźdź programu, czyli crafting karty DT. Jeden. Jest anioł śmierci. Popatrzcie. To jest naprawdę dobra karta. I jeszcze się przyda do tego ramptego, o którym powiem, chyba że ten ramptek nie wyjdzie, bo tutaj nie mamy papyrusa. A rampy nie zrobię. Ale przepinka jeszcze raz. Składamy sobie i tutaj też mamy crafting karty DT. Cztery kawałki. Omega Flowey. Jest Omega Flowey, a to oznacza, że do osiągnięcia już wszystkich niebłyszczących kart brakuje mi jedynie Friska. To oznacza, że prawie wszystko jest, co ma być. No dobra, zobaczmy jeszcze sobie na ranking. Szktima już w D. Rozpędził się. Ja się znajduję na 138 miejscu w S3. A Kaspar się znajduje na miejscu 175 w S4 bez żadnych walk. Pokazuję teraz deck, który pozwoli wam się przebić przez praktycznie wszystko. Agro. Cierpliwości. Dwa razy ochrona. Dwa razy bałwan. Karol. Dwa razy Lux. Estevan. Dwa razy Temi. Bomba. Dwa razy wędka. Trzy razy śniezła czapka. Dwa razy spowolnienie. Trzy razy mały ptaszek. Spalina. Dwa razy Canderolot. Metaton Neo. Działa to w każdej talii. Działa to po prostu. Jest to uniwersalne agro. Do tego stopnia uniwersalne, że nawet profesjonalnie mistrzowsko wytworzony anti-agro deck nie zawsze działa. Pokażę wam teraz, jak to wygląda. Na drugim koncie mam dokładnie ten sam układ, przez co patrzymy sobie. Bo tutaj na pewno będzie walenie po ryju. Teraz to nie jest już meta. Jeśli chodzi o metę tej talii, nie jest to już teraz meta absolutna. Ale nadal może sprawdzić. Ale może nadal sprawiać ból dupska. Tylko że oczywiście jak na złość. Nie chce się pojawić. Mamy. Jak widać, ukończyłem to w R. Tutaj jest Korkin. Które ukończył w D. No oczywiście tutaj ukończenie w konkretnym
Kończenie w konkretnym jest trochę naciągane, powiedzmy sobie szczerze. No ale koleś mi tu chce stawiać mur. O, kto przyjaciela? Po raz pierwszy widzę, jak ktoś zagrywa dokładnie to zaklęcie. Ale w sumie uczta. Spoko. Koleś musi próbować się przeżreć w sposób taki klasyczny i w ogóle. Potrzebuje spowolnienia. Żeby go po prostu tutaj wziąć i wepchnąć w gardło. Że oczywiście nic się nie chce pojawić. Jeżeli nic się teraz nie pojawi, to ja jestem po prostu w ciemnej dupie. Taka jest zależność. Koleś postawił mur. To się ceni. I rozgrywamy przymus. Koleś musi. Musi teraz uderzyć mi w Metatona Neo. Pytanie czym? Miał niezła metoda swoją drogą. Zobaczymy, co teraz zrobi. Oj! Czyli jednak się mu anti-agro udało. Przynajmniej licząc na teraz. Teraz jeszcze tylko brakuje, żeby mnie ukarmił. A, OTK chcę zrobić, kurde. No dobra, postawił niezłą obronę. To muszę mu przyznać. Nie jest to może meta, ale naprawdę muszę przyznać, mu się udało. Informacyjnie pierwsza przegrana tym agrodekiem w historii tych rozgrywek. W zasadzie to powinienem się z tej sytuacji wycofać i wziąć na drugim koncie, na którym mam zdecydowanie większe szanse. Gdyż iż ponieważ...
No jak widać udało mi się wbić do R4. W sposób naprawdę powalający. Zobaczmy. Esteban wrócił. Natomiast teraz się nie opłaca rozgrywać. Natomiast tutaj koleś miał naprawdę profesjonalne antiagro. Ciężko było cokolwiek zrobić. O, sam mi podał. No nie, nie mówcie mi, że bokser. Mamy bombę tutaj. Nie no, pałą po ryju. Uwolniona bomba. To zobaczymy, co zrobi. Nic nie zrobi więcej. Muszę przyznać, nieźle sobie poradził. Ale to już mnie wkurza. Nie bawię się w takie rzeczy, muszę... A raczej nie muszę, tylko powinienem zagrać w taki sposób. Metaton, Neo, krzyki, pcha w gardło! Bronią się. Naprawdę się bronią. Przecież dałbym sobie nogę uciąć, że... Po prostu, że to jest po prostu meta, ale obrońcy naprawdę są nobi. Może tutaj będzie jakaś szansa. Chociaż oczywiście nikt tego nie gwarantuje. I przyspiesza. No ale z drugiej teraz nic nie zrobi. Dobra, to go trochę ostudzi. Chociaż nie na długo. Futurysta się trafił. Co jeszcze ciekawego, to może na małego ptaszka sobie nałożymy drwinę. Maximum penetration, że tak powiem.
Ale umówmy się, daleko nie pojedzie. Ponieważ jadę mu tak. Plus jeszcze tak. I spalina. To jest po prostu bardzo dobry deck, tylko że udało się trafić, tylko że po prostu udało się skonstruować kilka porządnie działających kontr. Tak, tutaj mamy dwa craftingi DT były. A ja się już z wami będę żegnał. Mówił do was Daxibon. Trzymajcie się, na razie. No i cześć.